Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska, prowadzę bloga Górowianka. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z Sikorką przy kawie. Zwykle bywa tak, że ja gadam i kawę zapominam pić, więc pewnie i tym razem tak będzie. Dzisiaj spotkanie wokół świąt, ale jednocześnie rodzicielstwa i tego, w jaki sposób organizować sobie czas, w jaki sposób my, kobiety, musimy podejść do wielu spraw. Ja byłam wychowana w rodzinie, w której kobiety musiały. Musiały posprzątać, musiały gotować, musiały wszystkimi się dookoła zaopiekować. Mężczyźni mogli, nie musieli. Mężczyźni mieli męskie prace. Ale nie miałam problemu z przejściem na inny tryb. Studia bardzo mnie otwarły, bardzo wiele rzeczy pokazały, bardzo zdystansowały do tego świata wartości, w którym zostałam wychowana i pozwoliły odkryć, że można żyć inaczej. Inaczej, czyli dać sobie czas, dać sobie możliwość do odpoczynku. Zadaj sobie pytanie, czy na pewno potrzebujesz zrobić to, żeby uszczęśliwić wszystkich dookoła. Zadaj sobie pytanie na temat tego, w jaki sposób Ty dzisiaj siebie uszczęśliwisz. To jest właśnie kluczowe pytanie. I powiedzieć sobie, dzisiaj mój dzień będzie wspaniały. Mój dzień będzie piękny. Przeżyję ciekawy, wspaniały dzień. No i właśnie takie podejście bardzo, bardzo pomaga. Zwłaszcza kiedy rodzicielstwo jest trudne. I zwłaszcza kiedy człowieka dopada depresja, bo to, że mamy takie podejście, to nie znaczy oczywiście, że depresja nas nie spotka, bo w życiu bywają różne wypadki, no ale można sobie życie ułatwiać i wiele rzeczy przemienić w takie, które sprawią przyjemność, bo przecież nie żyje się po to, żeby pracować ciągle i umartwiać się. Żyje się też po to, żeby być szczęśliwym, spełnionym, mieć poczucie tego, że to, co robimy, ma sens. A trudno widzieć sens, zwłaszcza rodzice niepełnosprawnych dzieci mają z tym problem, trudno widzieć sens, kiedy tydzień temu dziecko coś robiło, a w tym tygodniu już tego znowu nie potrafi zrobić. Trudno dostrzec sens w czymś, kiedy dziecko coś mogło robić, a po pół roku znowu nie robi. Kiedy widzimy deficyty, kiedy porównujemy nasze dziecko z innymi dziećmi, to jest właśnie bardzo wyczerpujące psychicznie, fizycznie, ale też sprawia, że my mamy takie podejście, jakbyśmy walili głową w ścianę. No i musimy się do tego walenia głową w ścianę zdystansować, zwłaszcza w okresie świąt, bo z dziećmi niepełnosprawnymi, takimi z autyzmem, nie da się przygotować takich perfekcyjnych świąt, jakie my zawsze sobie przygotowywaliśmy, jakie są standardowymi, wymarzonymi świętami. Święta muszą być troszeczkę dostosowane do dzieci, czyli musi być sporo zapachów, prezentów, światełek, ale muszą być też dostosowane do Was. Musicie mieć czas na odpoczynek. A jak znaleźć ten czas? W okresie świątecznym ojcowie też mają wolne. Ja wiem, że są matki samotne i tak dalej, ale nie wierzę, że nie ma żadnej koleżanki, żadnej babci, żadnej ciotki, która byłaby w stanie na godzinkę wziąć to dziecko, a Wam pozwolić usiąść z książką, poleżeć, popatrzeć w sufit, czy pójść na spacer. Ale można też odpoczywać przy dziecku, bo nie jest tak całkowicie, że przy dziecku nie da się odpocząć. Też da się odpocząć. W zależności od tego, na jakim poziomie to dziecko jest. Są kredki, ciastoliny, plasteliny, jest całe mnóstwo materiałów ze światełkami i wręczamy dziecku i każemy mu się zająć.
zająć tą ciastoliną. Niech robi, co mu się żywnie podoba z tą ciastoliną. Niech ją nawet wymiesza z plasteliną i piaskiem kinetycznym. Byleście miały godzinę dla siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo żaden koń nie ciągnie wozu przez całą dobę. A ten, który ciągnie długo, za długo, pada na drodze. No i takie padnięte konie można oglądać w Zakopanem. A chyba nie chcecie być takim padniętym koniem po świętach. Albo w ogóle w życiu padniętym koniem, który już nie jest w stanie podnieść się. Więc tutaj wymagany jest zdrowy rozsądek. Ja sobie znalazłam taką drogę ucieczki, którym dla mnie jest blog, pisanie o książkach, czytanie. Dla mnie wchodzenie w kontakt z kulturą, z tym, co zawsze było dla mnie odskocznią pewnego rodzaju, jest czasem wytchnienia. Też spacery traktuję nieco inaczej. Do spacerów podchodzę z dużym przymrużeniem oka. Traktuję je jako czas na gimnastykę dla siebie, czas na wybieganie psa, na śpiewanie, wygłupianie się. Co prawda przychodzę zmęczona fizycznie i czasami zlana potem, jakbym wyszła spod prysznica, ale czasami takie wymęczenie fizyczne jest potrzebne, żeby psychicznie odetchnąć. Zamiast siłowni, pchanie wózka. Zamiast fitnessu, długi spacer. To też pozwala w pewien sposób odpocząć. Co prawda trzeba wtedy być bardzo skoncentrowanym na tym, co dziecko robi. Czasami się naszarpać z tym dzieckiem, ale trzeba w pewnym momencie wyluzować i idziemy takimi trasami, na których jest mało samochodów, mogą być i kałuże. Niech to dziecko się wytapla w tym błocie, mamy pralki przecież. Ubrania to nie jest rzecz święta, której dziecko nie może zniszczyć. I absolutnie najważniejsza rzecz. Wyłączamy swoje słuchanie głupich komentarzy przechodniów. Bo jeśli my będziemy słuchać każdego komentarza, że to dziecko jest niegrzeczne, to dziecko się brudzi, bo to coś tam, bo coś tam, bo coś tam, a takie dziecko jak moje robi całe mnóstwo takich rzeczy, to sfiksujemy. Kiedyś bawiłam się w odpowiadanie pan, pani jest niegrzeczna, wtedy było oburzanie i tak dalej, a teraz po prostu zwyczajnie udaję, że nie słyszę. Nie zaciskam zębów. Myślę sobie wtedy, że zazdroszczę temu człowiekowi. Czasami właśnie, jak mam taki gorszy dzień, to myślę, że zazdroszczę temu człowiekowi, że on żyje w takim idealnym świecie, w którym dzieci są takie grzeczne i posłuszne, jak laleczki, robociki i nie robią niczego, czego dorośli by nie chcieli. Znacie takie dzieci? To szkoda mi tych dzieci. I właśnie z takim dystansem trzeba podejść do wszystkiego. Pozwolić dziecku na wybrudzenie się, a po spacerze, jak jest super mokre, woda w wannie z solą, żeby troszeczkę zdezynfekować, troszeczkę odpornić, najlepiej jodowaną, żeby było jak w morzu, całe mnóstwo pianek do golenia i innych rzeczy. W święto dajcie sobie luzo, dajcie sobie tym dzieciom więcej różnych rzeczy, takich, które mówicie, że nie, bo przecież trzeba oszczędzać. Może zamiast jednego prezentu więcej, kupcie mu jeden jakiś tam super zapachowy żel do wanny, albo musujące kule, albo jakiekolwiek inne rzeczy, które sprawią, że wasze maluchy posiedzą. Maluchy. Mój maluch ma ponad 10 lat. Posiedzą dłużej w kąpieli. Mój maluch siedzi dłużej w kąpieli, kiedy dostanie kilogram mąki ziemniaczanej i będzie mogło sobie wymieszać z mydłem. Przy stoliku najpierw sobie to miesza, przez pół godziny ugniata, a później przez godzinę siedzi i miesza tę masę mączno-mydlaną z wodą. Nie, nie zapycha to kanalizacji, bo to nie jest mąka pszenna. Mąka ziemniaczana ładnie spływa, ładnie oczyszcza wszystko. Także dobra zabawa. A dla mnie
półtorej godziny spokoju. A spokój dla rodzica to bardzo ważna rzecz. Możecie zrobić też coś takiego, jak jakieś takie spółdzielcze, wewnętrzne organizowanie się z innymi rodzicami. Ja wiem, że pandemia temu nie służy, ale nie dajmy sobie wmówić, że te restrykcje są ważniejsze od tego, że od waszego zdrowia psychicznego, od waszego czasu na odpoczynek. Bo w waszym przypadku jest tak, że wy nie macie tego czasu za bardzo na odpoczynek, że wy ciągle z tym dzieckiem jesteście, macie całe mnóstwo czasu i pracy z nim, więc jeśli nie macie babci, dziadka, męża, brata, siostry, matki, która jest w stanie zająć się waszą pociechą przez godzinkę i dać wam wytchnienie, jeśli wasze dziecko przez godzinkę nie wyjedzie sobie w odwiedziny z bliskimi, to możecie się zorganizować z innymi mamami. Na Facebooku można bardzo łatwo znaleźć takie mamy, które też by szukały chętnie, ale nie mają odwagi. No ale jak się jest odważnym, to na Facebooku wszystko się znajdzie. No i musicie sobie dać tę swobodę wysłania swojego dziecka też do innego dziecka i w ten sposób wyzyskacie godzinę, a później tamta mama też zyska godzinę, bo wam przekaże swoją pociechę na godzinę. No i każdy będzie szczęśliwy, no bo dzieciaki w dwójkę to troszeczkę inaczej funkcjonują. Czasami taka zabawa jest bardziej atrakcyjna. Nawet spacer zaczyna być taki troszeczkę przypominający wyprawę, no bo przecież jedno dziecko ma trochę mało pomysłów, a dwójka już potrafi mieć całe mnóstwo pomysłów na zabawy, więc jest wtedy urozmaicenie. A jeśli macie jeszcze do tego psa, który jest grzeczny, posłuszny i jest w stanie zaakceptować każde zachowanie drugiego dziecka, no to już macie już idealne warunki do tego, żeby sobie później odpocząć. Dziękuję bardzo za spotkanie i zachęcam się was do dzielenia się waszymi sposobami na to, w jaki sposób wy odpoczywacie od dzieci. Zwłaszcza kiedy macie dzieci niepełnosprawne, dzieci nieco inaczej funkcjonujące. Piszcie, komentujcie, dzielcie się, niech inni korzystają. Dzięki i do zobaczenia.